Telewizja w Polsce, w Centrum Wydarzeń Michał Karnowski, a moim gościem jest pani Paulina Matysiak, posłanka, koalicyjny klub parlamentarny Lewica, Partia Razem. Witam. Dzień dobry. Czy pani by przyjęła mandat po Mariuszu Kamińskim? Nie, myślę, żebym nie przyjęła, natomiast no tak, wszyscy dzisiaj żyją tą informacją o pani Monice Pawłowskiej, która wraca do Sejmu. Już ogłosiła, że ten mandat przyjmie. Jutro pewnie złoży ślubowanie. Jak rozumiem, mamy posiedzenie Sejmu skrócone z 3 dni na 2. No i zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało. A dlaczego pani by nie przyjęła? Znaczy, i miałabym wątpliwości, natomiast faktycznie tę sprawę należałoby rozwiązać. Za chwilę będzie pewnie kwestia tego drugiego mandatu. I tutaj raczej zamiast przeciągać ten temat, warto byłoby już po prostu też go rozstrzygnąć. Z tego, co słychać, pani posłanka chce wrócić do klubu Prawa i Sprawiedliwości, natomiast chyba zdecydowanie klub Prawa i Sprawiedliwości już jej nie chce w swoich szeregach, mimo że jeszcze kilka miesięcy temu wystawił ją na swoich listach, więc po drugiej stronie jest też gorąco. No, ktoś może jest zdziwiony, ale patrząc na życiorys polityczny pani poseł Pawłowskiej, to chyba nie przywiązuje się za bardzo do szyldów, sztandarów. Pytanie, czy się do poglądów jakichś przywiązuje? To jest pytanie do pani posłanki, natomiast skoro chciałaby pracować i być częścią klubu Prawa i Sprawiedliwości, to chyba do Prawa i Sprawiedliwości jednak się przywiązała. No, teraz może tutaj skusił marszałek Hołownia, może ta trzecia droga będzie jakąś opcją, ale mówi pani, ten temat należałoby zamknąć. Kto tutaj jest w pani oczach najbardziej zapieczony, zapiekł? Kto się tutaj nastroszył? Kto nie jest zdolny do kompromisu? Czy Prawo i Sprawiedliwość, które mówi, no bronimy naszego prawa do tego, żeby nasi posłowie byli posłami? Czy marszałek Hołownia, który w te pędy pędzi do Sądu Najwyższego, żeby wygodna mu izba odebrała, czy wygasiła immunitet? Znaczy, nie mam mandat. Poczucia, że pan marszałek Hołownia jakoś w te pędy uderzył. Mieliśmy sytuację oczywiście skazania obu panów, ponownego ułaskawienia. Tutaj jakby sprawa jest jasna. Skazani prawomocnym wyrokiem, ułaskawieni przez pana prezydenta. Potwierdza to, że ten wyrok faktycznie miał miejsce i stąd ta kwestia wygaszenia mandatów poselskich. To powinna być oczywista sprawa. I oczywiście ona w tym sensie wzbudza emocje, że do tej pory takich sytuacji po prostu nie było. One gdzieś były zapisane w prawie jako pewna ewentualność, no i ona właśnie teraz w tym roku faktycznie się ziściła. Być może te przepisy powinny być bardziej doprecyzowane, żeby nie pozostawiać wątpliwości w przyszłości, chociaż ja mam nadzieję, że takich sytuacji nie będzie, że parlamentarzyści, posłowie no będą skazani i będą musieli oddać swoje mandaty. Natomiast no, kwestia tego, co się wydarzy dalej, ja też ją obserwuję, chociaż przyznam szczerze, że to nie jest jakiś temat z tych moich priorytetowych, co się dzieje z panami Wąsikiem i Kamińskim. Liczę na to, że nie będzie już takich sytuacji, jak podczas ostatniego posiedzenia Sejmu. Ale jako poseł nie czuje wejścia. Pani takiego zaniepokojenia, że może za łatwo, za szybko. Mandat, wybór dokonany przez wyborców, tutaj możemy się spierać o tysiące rzeczy, ale to jest pewna świętość. Tak? Znaczy, jak się wyciąga już posłów z ław sejmowych pod takim lub innym pretekstem, to źle się dzieje. To zawsze był sygnał jakiegoś zamordyzmu. Znaczy, ja mam też poczucie, że nic by się nie stało, gdyby te decyzje zapadały odrobinę wolniej, bo do nich i tak koniec końców by doszło. Więc co za różnica, czy ten mandat zostałby wygaszony kilka dni później, czy no wtedy dwa, czy by nie został wygaszony, bo by inna później izba Sądu Najwyższego podjęła decyzję. Więc tutaj to jest zupełnie, ja może powiem tak, że z perspektywy takiej zwykłej osoby, szarego człowieka, który gdzieś się temu przygląda, jest całe to zamieszanie zupełnie niezrozumiałe, bo to, że pan Kamiński i pan Wąsik zostali skazani prawomocnym wyrokiem, wszyscy wiedzą, nikt z tym nie dyskutuje. Pan prezydent także chyba z tym za długo nie dyskutował, bo panów ułaskawił. I dla przeciętnej osoby sprawa jest jasna. Zostali skazani, powinny im zostać odebrane mandaty. A już ta przepychanka z izbami Sądu Najwyższego, to naprawdę to są ale już druga rzeczy strona tego rzeczy medalu wtórne. Jest taka, zostali skazani, mimo że akt łaski został dokonany. Bezwzględny, bezwarunkowy do tej pory. Tak, pewnie, ale tutaj, nie dojdziemy pewnie, tu do porozumienia. Pewnie tutaj też można dyskutować, czy trochę można ułaskawić kogoś na zapas, bo wtedy jeszcze tego prawomocnego wyroku na każdym nie było. Etapie, tak? Natomiast pan prezydent no, potwierdził tak swoje działanie tym powtórnym aktem łaski, więc tutaj sprawa jest jasna, zostali skazani, zostali ułaskawieni. Natomiast przepychanka między izbami
Naprawdę niech się tym zajmują prawnicy. Gdy pani była w opozycji, czy u pani ugrupowanie było w opozycji, posłowie właśnie opozycyjni, no tak rozwinęli, można powiedzieć, twórczo tę instytucję interwencji poselskiej, czy kontroli poselskiej. Teraz posłowie Prawa i Sprawiedliwości idą tym tropem. Waldemar Buda i Marcin Horała byli dzisiaj w kancelarii premiera. Krótko zerknijmy, jak to wyglądało. Szanowni Państwo, jesteśmy w sekretariacie u pana premiera z panem ministrem. Jesteśmy. Która jest godzina? 8:49. 50. No to jeszcze za wcześnie, żeby tutaj pan premier był i pracował, ale złożyliśmy interwencję. Będziemy czekali na ekspertyzy. Na ten moment ich nie ma. Czyżby ich w ogóle nie było? Czy ale... to możliwe, że pan premier mówił nieprawdę o ekspertyzach, których nie ma? No właśnie, pani kibicuje posłom Horale i Budzie, gdy tak wędrują po kancelarii premiera w poszukiwaniu tych ekspertyz? Ja bym powiedziała tak, kibicuję projektowi Centralnego Portu Komunikacyjnemu. To jest jedna rzecz, natomiast nie dziwię się, że posłowie Buda i Horała już tak zupełnie serio tę interwencję podjęli. Ja w tym temacie złożyłam do pana premiera interpelację i też czekam na odpowiedź, ponieważ faktycznie te słowa, które padły podczas rady gabinetowej ze strony premiera Tuska o tym, że wszystkie opracowania i ekspertyzy potwierdzają to, że nie ma sensu budować CPK. No, po pierwsze, mnie zaniepokoiły. Mój stan wiedzy jest taki, że raczej jest sytuacja odwrotna, że właśnie te analizy potwierdzają to, że centralny port komunikacyjny, czy wcześniej centralny port lotniczy powinien powstać. I myślę, że warto, żeby pan premier Tusk podzielił się nie tylko ze mną, nie tylko z posłami Prawa i Sprawiedliwości, ale w ogóle z opinią publiczną, informacjami na temat tych analiz, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. Ja bym chciała się dowiedzieć, kto to robił, kto zlecał, kiedy, z którego roku są te analizy. Czekam na odpowiedź i na pewno będę o niej informować. Pan premier ma na to 3 tygodnie. Skąd ta niechęć, pani poseł, do tego budowania? Przecież chodzi też o atom, chodzi o porty. I myślę, że tutaj jest ponadpartyjna zgoda. Nie ma rozwoju bez tych elementów infrastrukturalnych, ale też nie ma ekologii bez tego. Znaczy, jak można namawiać ludzi do tego, żeby korzystali z komunikacji miejskiej, jeżeli, czy publicznej, jeżeli ona nie istnieje? Albo jak można mówić o walce z wykluczeniem komunikacyjnym? Z mojego regionu, z Warmii i Mazur, widziałem to, całe wsie odcięte od komunikacji, całe regiony zapadnięte. No, CPK by to przełamało. Dlaczego premier tego nie chce pchnąć do przodu? Dlaczego nie jest adwokatem tych inwestycji? Z niechęci, że to pisowskie? Znaczy, ja mam nadzieję, że nie wynika to z niechęci, że ten projekt rozwijał poprzedni rząd. To byłoby naprawdę nierozsądne i nieodpowiedzialne, żeby tak naprawdę krytykować czy przekreślać projekt tylko dlatego, że zapoczątkowali czy rozwijali go poprzednicy. Też mam takie poczucie, że tutaj ponad podziałami pewne projekty trzeba realizować i kontynuować. No to jest po prostu polska racja stanu. Rzadko kiedy mamy do czynienia z dużymi inwestycjami, których cały proces kończy się w ciągu jednej kadencji. To jest oczywiste. A ten zarzut, który padł, że oni tyle pieniędzy wydali, wiarygodny? Już, a łopata nie wbita. Nie, ja bym tutaj podchodziła naprawdę bardzo ostrożnie do tych zarzutów. Znaczy, przede wszystkim tak, to, że my nie widzimy teraz efektów, nie rozpoczęły się jeszcze prace budowlane, nie oznacza, że żadne prace do tej pory się nie toczyły, bo toczyły się bardzo duże prace związane z projektami, z konsultacjami, które przecież miały miejsce i to jest jakby ta część niewidoczna, której nie widać na pierwszy rzut oka. Cały proces uzyskiwania odpowiednich zgód, zezwoleń i decyzji, więc to naprawdę udało się w miarę szybko zrobić. I tak naprawdę, gdybyśmy mieli decyzję lokalizacyjną, na którą czekamy, która też jest opóźniana, to ta budowa mogłaby się rozpocząć jeszcze w tym roku na samym terenie, tam gdzie ma powstać lotnisko. Zresztą już niektóre prace budowlane się rozpoczęły, bo w Łodzi na przykład mamy palowanie, tam gdzie ma przebiegać tunel dużych prędkości, więc też nie jest tak, że w ogóle nic się nie dzieje. Ja mam takie poczucie, że tutaj się ten ton i ta niechęć zdecydowanie zmienia w taki spokojniejszy głos i mam nadzieję, że rząd będzie kontynuował ten projekt. Może gdyby właśnie zmienić nazwę, to wtedy by odpadł ten argument, że to pisowskie. Ja myślę, że ja bym się do samej tej nazwy też nie przywiązywała, bo to naprawdę jest rzecz wtórna, jak oczywiście się będzie ten hub, lotnisko nazywać, jaka będzie faktyczna ta końcowa nazwa. Ona zresztą też może nie jest jeszcze do końca wybrana i gdzieś zapisana, więc
Więc tutaj naprawdę jeszcze jest ta przestrzeń na zmiany. Natomiast to, co jest kluczowe, to, żeby po prostu tego projektu w tym momencie nie przeciągać, nie sabotować. Wiemy, że ma to miejsce, nie są składane na przykład wnioski na środki unijne, nie ma decyzji lokalizacyjnej. Tutaj słyszeliśmy ostatnio jakieś wątpliwości co do decyzji środowiskowej i to są te elementy, które faktycznie mogą zagrozić, powiedzmy, tym harmonogramom, które mogłyby się wydarzyć. Nie pada jednak w naszej rozmowie odpowiedź na pytanie o przyczyny. Dlaczego taka niechęć do tych inwestycji? Mówi pani, mam nadzieję, że nie wynika to z faktu, że zaczęli to poprzednicy. No to z czego? No tak naprawdę to nie jest pytanie do mnie, bo ja mogę sobie tylko gdybać. Natomiast wiem jedno, że bardzo dużo osób czeka na ten projekt, widzi potencjał, widzi szansę na rozwój. To jest też bardzo duża szansa dla mieszkańców regionu łódzkiego, z którego ja pochodzę, to żeby ten port tam powstał, żeby powstała kolej dużych prędkości. Mało tego, tu warto przypomnieć, że ta pierwsza linia, która ma powstawać na pierwszym etapie, czyli ten słynny Y, Warszawa-Łódź, tak. On jest pociągnięty przez Sieradz do Wrocławia i do Poznania. To jest projekt, o którym dyskutowano za poprzedniego rządu PO-PSL, więc to naprawdę nie jest coś, co nam spadło z księżyca za rządów Prawa i Sprawiedliwości. I ta linia już powinna funkcjonować, zwłaszcza jak popatrzymy na potrzeby pasażerów, którzy podróżują między Wrocławiem a Warszawą. Naprawdę już teraz na wielu trasach nie można kupić biletów z tygodniowym wyprzedzeniem, bo wszystkie są wyprzedane. Chcemy podróżować pociągami, chcemy podróżować szybko i bezpiecznie, więc róbmy wszystko, żeby te podróże umożliwiać. Do tego jest nam potrzebna dobra, nowa infrastruktura kolejowa. Ciekawa ta teza, że nastroje się zmieniają. Myśli pani, że opinia publiczna wywrze tak dużą presję, że to jednak będzie podjęte? Mam nadzieję, że tak. I widać, że ta presja społeczna też działa, bo warto przypomnieć, jakie były głosy po stronie czy Platformy Obywatelskiej, czy Polskiego Stronnictwa Ludowego jeszcze kilka miesięcy temu w czasie kampanii wyborczej. My znamy te nagrania i jasne deklaracje, stop dla CPK, że ten projekt nie powstanie, zrobimy wszystko, żeby on nie powstał. Teraz już takich głosów nie słychać, nie słyszymy takich wypowiedzi ze strony ministrów, wiceministrów i myślę, że to też może dawać do myślenia, że ten nacisk społeczny i to, że tak dużo osób popiera ten projekt, widzi jego potencjał, może sprawić, że zostanie dokonana pewna rewizja po stronie rządu. Tutaj ludzie związani może bliżej z Prawem i Sprawiedliwością, czy kibicujący temu projektowi tak się zastanawiają, jak to się stało. Może pani ma odpowiedź z pani perspektywy, że Polacy chcieli projektów tych, które PiS rozwijał, tych programów prospołecznych, socjalnych, a nie chcieli PiSu. No ogólnie, no może chcieli, bo wygrała ta partia, ale władzę dano komuś innemu. No tutaj można dyskutować o tym, jak wyglądała kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że ten nacisk był położony jednak nie na te projekty rozwojowe i na to, jak chcemy, żeby nam się żyło w kraju, tylko była bardzo negatywna kampania wymierzona w Donalda Tuska. I myślę, że to był błąd. Wydaje mi się, że politycy... nie działała po tym ulu programowym w Łodzi właśnie u pani, na pani terenie, tak powiem, Prawa i Sprawiedliwości. Sondaże pokazywały, że Platforma wychodzi na pierwsze powietrze, na pierwsze miejsce. Jakieś zmęczenie PiS-em może było. Może było jakieś zmęczenie, natomiast wydaje mi się, że ten temat tej negatywnej kampanii został mocno przegrzany, zbyt przeszacowany, że to przyniesie taki pozytywny rezultat i wygraną i możliwość rządzenia, a mniej było zaangażowania właśnie w takie projekty, które są potrzebne, co do których też mamy taki, powiedziałabym, ponadpartyjną zgodę i poparcie społeczne, bo na przykład dla zmian transformacyjnych energetycznych to poparcie jest bardzo duże i energetyka jądrowa, no to jest poparcie na poziomie 90%. Centralny port komunikacyjny myślę, że gdzieś dobija w tym momencie do 60%, tak, że Polacy chcą kontynuacji tego projektu. I myślę, że po prostu zostały te pomysły gdzieś zostawione na boku. Nie przebijały się tak w kampanii. Może Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj posłowie wyciągną wnioski. A może taka jest demokracja, że raz na górze, raz na dole i że taka zmiana dobrze też robi generalnie tak. Czystości życia publicznego. Ja myślę, że kluczowe jest to, żeby pilnować, niezależnie od tego, z jakiego jesteśmy ugrupowania, tych projektów, które są po prostu dla nas ważne, dla nas wszystkich, niezależnie na kogo dziękuję bardzo. Paulina Matysiak, koalicyjny klub parlamentarny Lewica, Partia Razem. Dobrego wieczoru. Dobranoc. A my po krótkiej przerwie wracamy do rozmowy i też ważna polityk, chociaż powinienem tu powiedzieć polityczka z Prawa i Sprawiedliwości, pani Anita Czerwińska.